le opere di Dio sono così e nascono che sembrano perdenti. Tra mille più sconfitte si fa strada. Daniel Comboni urodził się 15 marca 1831 roku w Limone we Włoszech. Był synem Luigiego i Dominiki z domu Pace. Małżeństwo to miało 8 dzieci, ale wszyscy bracia zmarli w wieku dziecięcym i rodzicom został tylko Daniel. W wieku lat 11 Daniel Comboni zaczął uczyć się w szkole z internatem założonej przez księdza Nicola Matze. Gdy skończył 16 lat, złożył ślub, że poświęci całe swoje życie misjom w Afryce Centralnej. Gdy skończył 23 lata, przyjął święcenia kapłańskie. 10 września 1857 roku Comboni wyruszył w swoją pierwszą podróż misyjną do Afryki, do Sudanu. Spędził 4 miesiące w podróży przez Nil i pustynię, zanim trafił do Chartumu, stolicy Sudanu. 14 lutego 1858 roku wreszcie przybył na misję w Santa Cruz. Jednak już niedługo pojawiły się pierwsze trudności. 25 marca 1858 roku ojciec Francesco Olliboni zmarł w Santa Cruz. Przed śmiercią poprosił swoich towarzyszy, aby nie porzucali misji. Daniel Comboni odnowił wtedy swoją obietnicę poświęcenia życia misjom w Afryce, a jego mottem stało się Nigrisja albo śmierć. Pierwsze doświadczenie misji w Afryce nie napawało optymizmem. Śmierć, choroby i inne trudności sprawiły, że po roku misjonarze musieli opuścić misję w Santa Cruz i wrócić do Włoch. Fiorire il grano, ipocrisia dell'uomo. Ale Comboni nie przestał myśleć o misjach. Widział, że europejscy misjonarze umierali w centralnej Afryce, a Afrykańczycy przybywający do Europy tracili swoje korzenie i tożsamość. Jak można było temu zaradzić? 15 września 1864 roku, klęcząc u grobu świętego Piotra, Daniel Comboni otrzymał natchnienie stworzenia planu odrodzenia Afryki. Główną ideą tego dokumentu było zbawienie Afryki przez Afrykańczyków. Swój plan przedstawił kardynałowi Barnabo, prefektowi kongregacji do spraw szerzenia wiary oraz papieżowi Piusowi IX. Biorąc pod uwagę złożoność i zasięg tego planu, to kardynał Barnabo zaproponował Comboniemu stworzenie Instytutu Misyjnego. Siamo muri di mali. 1 czerwca 1867 roku Comboni utworzył Instytut Misyjny dla Afryki, obecnych misjonarzy Combonianów. 29 listopada tego samego roku Comboni popłynął z Marsylii do Kairu z 3 zakonnikami, kamilianami, 3 siostrami ze Zgromadzenia Objawienia Świętego Józefa i 16 afrykańskimi dziewczętami. W Kairze utworzył 2 instytuty, jeden dla mężczyzn i jeden dla kobiet, aby przygotować w nich przyszłych misjonarzy, zanim ci wyjadą do Afryki Centralnej. W marcu 1870 roku Comboni uczestniczył w pierwszym Soborze Watykańskim jako teolog biskupa Luigiego di Canossy. Chciał szerzej opowiedzieć o afrykańskiej rzeczywistości, ale z powodu wojny obrady soboru zostały zawieszone. Bazując na swoim doświadczeniu misyjnym, był pewien, że bez sióstr misja w Afryce Centralnej okaże się klęską. Dlatego 1 stycznia 1872 roku założył w Weronie Instytut Sióstr Misjonarek Pobożnych Matek Afryki, siostry misjonarki Combonianki. W tym roku utworzył także pierwsze czasopismo misyjne Drogi Dobrego Pasterza, które wydawane jest do dziś pod nazwą Nigrycja. La speranza che non muore, ogni cosa qui ha il sapore della vita. 2 lipca 1877 roku Comboni został mianowany wikariuszem apostolskim Afryki Środkowej, a 12 sierpnia w Rzymie otrzymał sakrę biskupią. 15 grudnia wyruszył do Afryki z Neapolu z 3 kapłanami, 6 braćmi i 5 misjonarkami kombonianami. One były pierwsze. Oto ich imiona. Teresa Grigolini, Marietta Caspi, Maria Giuseppa Scandola, Vittoria Paganini i Concetta Corsi.
W następnym roku na wszystkich obszarach misji zapanował wielki głód, a dodatkowo opuściły go siostry ze zgromadzenia świętego Józefa, które pracowały z nim przez 12 lat na misji w Afryce. W 1879 roku do Afryki Centralnej przybyły dwie nowe grupy misjonarzy – księży, zakonników i osób świeckich. Ale nie minął nawet rok, gdy siostra Maria Bertuzzi zmarła w El Obeid. To była pierwsza misjonarka kombonianka, która zmarła w Afryce. Miała 21 lat. Daniel Comboni przebył pustynię 8 razy w swoim życiu. Jego duch misyjny i umiejętności komunikacyjne pozwoliły mu być ciągle w ruchu. Drogą morską, pociągiem, wielbłądem, kajakiem i pieszo. W lipcu 1881 roku Comboni wrócił do Chartumu, żeby spotkać się z gubernatorem regionu i zaproponować plan zniesienia handlu niewolnikami z regionu Nubii. Kiedy Comboni przybywa do Chartumu, jest już bardzo chory. Wrzesień i październik 1881 roku rozpoczynają tragiczne momenty na misji. Wielu misjonarzy umiera w bardzo krótkich odstępach czasu na tyfus i żółtą febrę, a wielka fala głodu i suszy uderza w cały region. Mi grida il cuore, mi grizia o morte. 5 października Comboni dostaje wysokiej gorączki, a kilka dni później, 9 października, umiera jego wikariusz generalny Don Fracaro. Comboni także nie wyjdzie już z choroby. 10 października zaczyna się agonia śmierci. Mała grupa jego misjonarzy towarzyszy mu w ostatnich godzinach życia. Comboni słabym głosem powtarza: Jezu mój miłosierny. O 10 wieczorem Daniel Comboni umiera z wyczerpania i gorączki. W chwili śmierci ma tylko 50 lat. W swoim ostatnim liście do księdza Giuseppe Sembianti z 4 października 1881 roku Comboni napisał: Niech się dzieje wszystko, czego chce Bóg. Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. On jest obrońcą niewinnych i siewcą sprawiedliwości. Jestem szczęśliwy z mojego krzyża, który niosłem z przyjemnością, z miłości do Boga i zwycięstwa, którym jest życie wieczne. Ja umieram, ale moje dzieło przetrwa. Comboni został beatyfikowany 17 marca 1996 roku przez papieża Jana Pawła II i kanonizowany 5 października 2003 roku również przez tego papieża. Jego wspomnienie obchodzimy 10 października. Afryka, Afryka, posso morire, ma la mia opera. Africa, son qua.